Bez Twojej świadomości nic się po prostu nie dzieje. I dalej jest nieświadomość, coś Tobą porusza, a Ty dalej siebie nie rozumiesz. Dalej sobie ze sobą nie radzisz. Dalej jesteś podatna na czynniki zewnętrzne, czy na zewnętrzne energie, które Cię bodźcują, a Ty po prostu szalejesz między nimi, często narzekasz, płaczesz, cierpisz, bo jesteś ofiarą. Ciągle jesteś ofiarą czegoś, co Tobą manipuluje. Jako niskie różne energie zewnętrzne, bo nasz świat zewnętrzny składa się z niskich energii, całe jego oprogramowanie. Czyli inaczej mówiąc, jakby to, że nic nie możesz, świat jest Twoim Bogiem, Twoim Panem jako system i musisz się zachowywać i żyć według jego zasad. Czyli musisz ciężko pracować, żeby zarobić na swoją egzystencję, na mieszkanie, na kredyty, na przyjemności i tak dalej. A Jezus pokazał zupełnie inny świat, którym sam żył i pokazał magię, bo ta wyższa rzeczywistość to jest totalna magia. Czyli Twoja świadomość, Twoje światło wie, że w świetle możesz wszystko. W świetle nie masz ograniczeń. W świetle nie musisz żebrać o swoją egzystencję, tylko będąc w Królestwie Boga, Ty ustanawiasz, co wybierasz. I wtedy to z tej subtelnych wymiarów jako światło zaczyna się zagęszczać i zaczyna się materializować w Twojej rzeczywistości, dlatego że panujesz nad swoim polem energii i ten stan osiągnął Jezus. Dlatego materializował natychmiast w ręku. Jego egzystencja była całkowicie zaopiekowana, że on w ogóle nie zajmował się w ogóle takimi myślami. Idąc w świat z ludźmi, a gdzie ja będę spał, a czy będę miał co jeść? W świetle ty nie masz takich myśli. W świetle te, że ty masz tutaj świadomość, wibrujesz takim uczuciem, że te rzeczy, żeby to bardziej zrozumieć, to powiem tak językiem tego świata, one idą za tobą i czekają, kiedy na nie zwrócisz uwagę, że na przykład usiąść na stołku, który się zmaterializuje właśnie w tym momencie, kiedy pomyślisz, że chcesz usiąść. To jest taka rzeczywistość. Magia, totalna magia. W wyższych wymiarach istoty w ogóle nie myślą takimi kategoriami jak my, dlatego że one po prostu wiedzą. One nawet nie muszą wierzyć, bo wiara, a wiedzenie to też jest jeszcze duża przepaść. Więc one po prostu wiedzą, że jest energia, która jest świetlista i która ci służy. Ona cię kocha i ona ci daje. Żyjesz w łasce, żyjesz w przepływie, że pomyślisz i masz, wyartykułujesz i masz natychmiast, bo nie ma tutaj czasu. Czas istnieje, on jest inny, on istnieje w innych kategoriach niż tutaj, jak my znamy. On w tych wymiarach istnieje tylko po to, to jest energia, bo czas jest energią. Energią, którą nazywamy po kawałeczku, że dzisiaj jest, co dzisiaj jest środa, że dzisiaj jest środa, jutro jest czwartek, wczoraj był wtorek. To jest nazwa, nalepka na przypływającej po prostu przez swoją świadomość energii. Więc ona jest w wyższych wymiarach inna, jest bardziej świadoma, można ją rozszerzać, kurczyć, to już wspominałam na YouTubach, ale to, co jeszcze, czemu służy ta energia jako czas, bo w tych wyższych wymiarach tam w ogóle nie ma nas, nie ma tygodni, nie ma czegoś takiego, nie ma kalendarza, nie ma czegoś takiego jak posuwanie się w planach do przodu, jest po prostu wybieranie i przeżywanie tego, co wybierasz. Znudzisz się tym, odstawiasz i wybierasz następne, albo nie wybierasz nic, bo po prostu sobie celebrujesz świętość tu i teraz, nasycasz. Jak ci się to znudzi, to znowu sobie wybierasz jakieś doświadczenie. Więc czas jest taki w tych kategoriach, że jest po to, że wybierasz sobie następne i następne. Żeby wszystkich doświadczeń naraz nie przeżywać, no bo wtedy to nie ma przyjemności. Więc dlatego jest ten czas. On jest inaczej w ogóle używany, inaczej rozumiany, ale tak przy okazji, jak już przy tym czasie jesteśmy. Więc kiedy zaczniesz doświadczać obecności Boga, zauważysz, że czas dla ciebie się zatrzymuje, że zaczynasz żyć ponad czasem, czyli inaczej. Nie nadajesz znaczenia temu, co było, ani temu, co będzie. Dlatego, że Twoja miłość
która płynie od obecności, do której się przybliżasz, którą stawiasz na pierwszym miejscu w swoim życiu, w swojej codzienności. Zaczynasz teraz bardziej żyć z ducha zamiast z materii, a linearna rzeczywistość czasowa z tej gęstości, ona jest materialna. Więc kiedy przestajesz żyć z materii, a żyjesz z ducha, to dla ciebie nie ma znaczenia, że jutro jest jakiś czwartek. No jest, no i co z tego? Jak ty jesteś podniecona tą obecnością w teraz i kładziesz się spać wieczorem w stanie takiej wieczności, no mnie to trudno słowa znaleźć, takiej wieczności, takim błogostanie i takim stanie, że Bóg ci wystarczy, że ta obecność ci wystarczy, tu jesteś po prostu spełniona, nie potrzebujesz nic więcej. I jednocześnie jesteś podniecona, że będzie jutro, ale to jutro inaczej w tobie wibruje niż w zbiorowej świadomości. Tylko jesteś podniecona, że z tą obecnością, którą teraz jesteś, z którą się kładziesz spać, zanurzasz się w inny wymiar z tą obecnością poprzez sen, to że jutro możesz z tą obecnością tworzyć wspaniałe rzeczy, przeżywać święte energie w tej wieczności, tu i teraz. I to cię podnieca jako dzień jutrzejszy. Nie ma dzień jutrzejszy i każdy następny innego znaczenia niż to, że po prostu kochasz i dla miłości pracujesz jako, czyli służysz, chcesz z miłości, to się ta totalność w tobie budzi, w twoim otwierającym się magnetycznym sercu, że chcesz po prostu służyć miłości i pokazywać ją innym ludziom. I niekoniecznie stawać na dachach świata i mówić, ale po prostu wibrując nią, patrząc jej oczami, czyli Bóg przez ciebie zaczyna patrzeć i zaczynasz być taka miękka, taka dobra, twoje pole widzisz, uczuciem widzisz. Ja nie mówię o jasnowidzeniu, kochani, żebyśmy nie mylili tych dwóch rzeczywistości, co nie znaczy, że jasnowidzenie jest złe. Niektórzy je mają, niektórzy nie mają. Ja kiedyś bardzo chciałam mieć, a dzisiaj rozumiem, że całe szczęście, że nie mam, bo bardzo by mi jasnowidzenie rozbujało moje ego. Moje ego by się bardzo napompowało jak balon i wykorzystało to narzędzie w inny sposób niż to, jak chcę wykorzystać dary, czyste serce. Więc po prostu stan zakochania, gdzie stajesz się galaktyczną istotą, czyli wielowymiarową, odczuwasz wymiary inne wokół siebie niż ta gęstość, którą widzą twoje oczy. Czujesz, że jesteś poza światem, poza jego prawami, czujesz inne istoty i czujesz, że tu jest świętość, tu nie ma żadnych zagrożeń, tu wszyscy się kochają, tu każdy ma wolność, każdy ma swoją przestrzeń, nikt niczyjej przestrzeni nie narusza, wszyscy czują się spełnieni i ty tą jedność i różnorodność zawartą jako inne istoty, ty po prostu wielbisz tego jednego, który w tych wszystkich nas się przejawia i masz świadomość, że jesteś zanurzony w tym ciele jako potężny duch, zanurzona w tym ciele, w tej gęstości i przeżywasz tą rzeczywistość z tej wyższej rzeczywistości, czyli z innych energii, w której ty czujesz głęboki spokój, świętość, ekstazę życia w ciele i po prostu poruszasz się z tym królestwem, żyjąc życie, poruszasz się w różnych środowiskach lżejszych, cięższych, dlatego że jako dusza wiesz, że właśnie na kontraście najbardziej rozwijasz swoje światło, że wibrujesz. Więc kochani, zderzenie się z ciemnością, teraz już mówię z bardzo wysokiego wymiaru, w którym jako Bóg my wiemy, że jesteśmy jako dusza i ciemnością, i światłem. Czyli nie ma wroga na zewnątrz nas. Wróg jest wewnątrz świadomości, jako stan percepcji, przez który patrzymy, czy jakby nie te okulary, nie ze światła, a z ciemności. I kiedy zakładasz tą nową percepcję tylko ze światła, widzisz ciemność, ale z zupełnie innej perspektywy niż ta gęstość, czyli już nie z pozycji traumy, bo serce masz uzdrawiane albo już uzdrowione, w zależności w jakiej
na jakiej pozycji swojej ewolucji jesteś, ale twoje serce kocha, dlatego że rozumiesz, że patrzysz na tego samego Boga, którym ty jesteś. Bo ta istota jako dusza z miłości, dla miłości się poświęciła, zamierzyła, żeby odegrać dla ciebie kontrast. Kontrast dla twojego światła. Bo dzięki kontrastowi możesz poznawać swoje światło. Bez kontrastu świadomość nie może poznać siebie, ponieważ na zewnątrz niej niczego nie ma. Dlatego musiała stworzyć iluzję zewnętrzności, kontrasty swojej wspaniałości i doskonałości jako miłość. Dzięki temu kontrastowi świadomość może przeglądać się jak w lustrze i dotykać ciemności i przez to, że ją rozpuszczać, transformować i dotykać w sercach, w relacji stan wdzięczności drugiej istocie lub po prostu istota, która odbija twoje światło na zewnątrz, opowiadając w swoim innej jeszcze pozycji: wow, jaka ty piękna jesteś. Czyli to, czego jeszcze w sobie nie ma, ale za czym tęskni. Czyli ja już teraz mówię wam o tym przykładzie, którym mamy się stawać jako ci świetliści, jako ci rozkwitający, jako ci, którzy idą tą samą drogą, którą pokazał Jezus, że można się dostroić do ciała świetlistego w tej gęstości i on to zrobił. No on to zrobił akurat poprzez śmierć na krzyżu, ale to też było ważne dlatego, że w całej tej historii, żeby ta wiedza dotknęła tak daleko do tych czasów jak teraz, ta historia musiała być opowiadana, żeby jego światło mogło nas dotykać. I to jest właśnie to ponowne przyjście, które zapowiadał. Więc bez jakiejś traumatycznej historii, jak na przykład ukrzyżowanie, ta historia by się nie przewibrowała do dzisiaj, no bo jakie jest ego ludzkie, ono jest oparte na sensacji. I ponieważ to było spektakularne wydarzenie, to już tak przy okazji mówię, że został ukrzyżowany jako światło, to dlatego ta historia mogła być atrakcyjna dla naszego ego, przetrwać do dzisiaj i rozłożyć się na całej planecie, mogła być przekazywana dalej. Ale w każdym razie, mimo że opuścił ciało, kiedy już dotknął spokoju, kiedy już był sam w grocie, on wtedy mógł z tego wyższego wymiaru jako istota, bo my jesteśmy naszą wyższą świadomością, czyli jesteśmy jednym, tylko nasze zmysły nam to jakby to zasłaniają. Więc połączył się z Ojcem, ze swoją wyższą jaźnią, ze swoim światłem i wszedł do tego ciała, je zmartwychwstał, czyli nadał mu życie światłem i rozpuścił, czyli zapanował nad całą biochemią i rozpuścił go je na poziomie tego tym molekularnym, tego mikroświata, tych wszystkich cząsteczek, cokolwiek tam jest w tej strukturze atomowej, po prostu wpuścił w każdą cząstkę światło i rozpuścił, zmienił wibrację całkowicie na światło, czyli to się dokonała święta alchemia i wzrósł je do ciała świetlistego, a wiadomo, że kiedy do ciała świetlistego, czyli do innego wymiaru się dostrajamy, to przenikamy tą gęstość, możesz przechodzić przez ściany, wielu joginów to pokazywało, są ludzie, którzy potrafią to robić. I po prostu przechodzimy przez gęstość i cała, czy to ściana, cokolwiek, co jest takie twarde w tej gęstości, a to jest tak samo, ta sama energia, tylko po prostu ma inną częstotliwość, po prostu przeniknął to miejsce i wzniósł się całkowicie i ze swoimi uczniami dalej rozmawiał i dalej ich uczył o Królestwie Boga, Ojca, tylko że uczył już ich z innej, wyższej, szerszej rzeczywistości i oni go z tej rzeczywistości widzieli, słyszeli. Nie wszyscy. Ci, którzy już mieli wypracowaną miłość, oddani ku niemu w swoim sercu. Ci już mieli otwarty portal, mogli go widzieć i słyszeć, ponieważ mieli oczy, uszy z ducha jako zmysł już bardziej rozwinięte. Więc to tak przy okazji ten kawałek historii. Jeżeli są tej osoby świeże, to serdecznie wam polecam, jeżeli was intryguje historia Jezusa. I tu nie chodzi o Jezusa tego
którego znamy z kościołów jako Boga. Tu chodzi o Jezusa jako brata, bo on nie robił z siebie Boga i on nie stworzył w ogóle żadnej religii chrześcijańskiej, nie stworzył. On tworzył tylko religię miłości, czyli uniwersalną wiedzę naszej prawdy, tego, kim jesteśmy, że jesteśmy jedną świętą rodziną na tej planecie, dlatego mamy kochać wroga, a nie z nim walczyć. To polecam Wam, jeżeli Was ta wibracja Chrystusowa, świadomość Chrystusowa pociąga. Serial The Chosen. Wybrani. Jest na YouTubie, leci w kinach. I tam jest pokazany Jezus, który jest zupełnie inny niż ten z kościołów, który jest pokazany ze swoimi uczniami, jakie życie wiódł, jakim był człowiekiem i jak głosił właśnie to słowo pochodzące ze światła, z Królestwa Boga. I jest tam naprawdę cudownie pokazany. Zresztą powiem dla ciekawostki też, że aktor, który zagrał rolę Jezusa, był całkowicie oddany Jezusowi w swoim życiu. I tą rolę on dostał nieprzypadkowo, bo sam mówi, że tą rolę dał mu Jezus, z którym miał normalną relację, kontakt i później ta magia, że mu zaproponowano tą rolę. I on tej roli nie musiał się uczyć nie wiadomo jak, dlatego że on w tej roli mówi, i to jak zobaczycie, to sami to poczujecie, że z tego człowieka płynie wyjątkowa energia. I mówi, że w tej roli sam Jezus go prowadził i żył nim, i wszystko, co robił, sposób, w jaki mówił, to czuł Jezusa, który przez niego to wszystko robił. Także to tak przy okazji. Dobrze, kochani. Więc teraz zaproszę Was do tego, o czym opowiedziałam. To teraz zaproszę Was do tego wymiaru. W tej chwili słuchaliście mnie przestrzenią intelektualną, mentalną, filtrowaliście to wszystko przez swój intelekt, przez mózg, a teraz ja Cię zaprowadzę Was przez tą przestrzeń odczuwalną i wszystkie czakry, całe pole energetyczne, którym jesteś, czyli wyciągnę z głowy, przeciągnę do serca, do duszy i pokażę tę inteligencję, która się będzie w Tobie poruszać, komunikować i zrobimy pewne doświadczenie, na przykładzie którego łatwiej Ci będzie poznać wynurzenie serca, które będzie się z Tobą komunikować, żeby Ci dać zrozumienie, jaki to jest inny i nowy język serca, którego się uczymy w tych czasach na tej planecie, żeby z niego korzystać jak z kompasu, tym językiem się poruszać, czyli wymiarze serca, i wtedy jesteś prowadzona, wtedy wszystko ci się zaczyna układać, wtedy zaczynasz poznawać prawdę, która zaczyna czynić się wolną istotą. Więc proponuję, żeby usiąść sobie wygodnie i będziemy teraz kroczek po kroczku przechodzić do innego, wyższego i poszerzonego stanu świadomości. Do tego stanu, na który wskazywał Jezus. W bycie z Bogiem, w bycie w obecności światła, kochającego światła, bo tym jest prawdziwe światło. Jest to głębia, który świat nie rozumie, bo świat jest płaski jako 3D umysł. Uczysz się, że jako światło możesz absolutnie wszystko. Możesz panować nad materią, możesz żyć w wieczności poza czasem i przestrzenią. Możesz odkrywać wszechświaty, możesz odkrywać niezgłębione sobie przestrzenie, którym się będziesz zachwycać. Ale to może. Co miał na myśli Jezus, mówiąc o sercu, o uchu igielnym, o wąskiej bramie, o wąskiej ścieżce, o królestwie, o które mamy się modlić, a reszta będzie dodana? Mam nadzieję, że udało się tego dotknąć i przez to zrozumieć, co autor miał na myśli. I że to jest całkowita prawda. I to królestwo się tutaj rozwija, i każdy z nas ma do niego klucz we własnym sercu. Kochani, pięknie dziękuję i ogrom światła dla nas wszystkich.
Pięknie dziękuję. Dziękuję, kochani.